Cześć, dzień dobry, mam na imię Karolina i jestem edukatorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jak dobrze wiecie, muzea są obecnie zamknięte, jednak nie chciałabym Was zostawiać i dlatego pomyślałam, że mogłabym Was zaprosić do swojego domu i trochę opowiedzieć o sztuce oraz o obrazach, które możecie zobaczyć w galerii, a także tych, które na co dzień są niedostępne, dlatego że kryją się w naszych magazynach, czyli przestrzeni, do której nie mamy dostępu. Ale dzięki otchłani internetu możemy skorzystać z cyfrowego muzeum i chciałabym Wam właśnie pokazać dzisiaj te obrazy, które możecie zobaczyć w internecie oraz przypomnieć te, a może zainspirować do wycieczki w najbliższym czasie, kiedy będzie to możliwe i odnalezienie właśnie tych obrazów, o których dzisiaj Was będę opowiadać. Czy jesteście gotowi na przygodę? Na Waszym miejscu usiadłabym wygodnie, położyła się, przygotowała picie, może jakieś przekąski. Kartka i ołówek również nam się przyda, więc gotowi do startu, start. Nie znam takiej osoby, która nie lubiłaby zwierząt. Mam nadzieję, że Wy też do tej grupy należycie. Ja sama nie mam za żadnych zwierzątek w swoim domu, ale uwielbiam je oglądać i poświęcać czas właśnie na przyjrzeniu się różnym ciekawym, na przykład ciekawym elementom ich wyglądu. Jak myślicie, czy malarze często malowali zwierzęta? Czy one pojawiają się na obrazach? No pewnie, że tak, jest ich mnóstwo. Malarze uwielbiali malować zwierzęta, ale jak możecie się domyślać, wcale to nie było łatwe zadanie. Pierwsze obrazy, które chciałabym Wam pokazać, są to studia, szkice, czyli takie projekty. Jak sami zauważycie, być może macie jakieś zwierzę w domu, nie jest łatwo je namalować. Pozując do obrazu, osoba czy jakieś zwierzę nie powinno się ruszać, żeby nie zakłócać nam ćwiczeń, tak? Żebyśmy mogli je jak najdokładniej namalować. Ale czy pies, kot, czy rybka posłucha nas, żeby właśnie teraz zapozowała nam do obrazu w określonej pozycji i przez na przykład dwie kolejne godziny zupełnie się nie ruszała? Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Sami spróbujcie zapozować do obrazu i siedzenie w jednej pozycji nieruchomo jest naprawdę trudnym zadaniem. Ale chciałabym, żebyście sprawdzili, bo być może Wasze zwierzę w domu będzie idealnym modelem i zapozuje Wam do Waszych szkiców. Przyjrzyjcie się również tym szkicom, które prezentowane są teraz podczas filmu. Nie możemy ich zobaczyć w galerii, one, słuchajcie, kryją się w magazynach, ale właśnie dzięki temu, że mogę do Was mówić online, możecie się tym obrazom dokładnie przyjrzeć. Zobaczcie, że szkic jest to tylko nasz projekt, nie jest to dokończony obraz. Prawdopodobnie właśnie te szkice psa miały znaleźć się na portrecie pewnego mężczyzny. Jak widzicie na tych studiach, szkicach, psy chyba najłatwiej malować wtedy, kiedy śpią, bo są w jednej pozycji i możemy im się przyjrzeć dokładnie. Ale czy zwierzęta egzotyczne, dzikie zwierzęta, czy łatwo by je było malować? Czy ktoś z Was odważyłby się podejść do lwa i poprosić go, żeby stał się naszym modelem i przez dwie najbliższe godziny zupełnie się nie ruszał? Myślę, że takie zadanie jest niewykonalne. Ale malarze czasami próbowali obserwować zwierzęta, skradali się na nimi, badali pod mikroskopem. Czasami im się przyglądali przez długie, długie godziny, żeby przyjrzeć im się najmniejszym szczegółom. Jeden z takich obrazów, gdzie zwierząt jest bardzo, bardzo dużo i tutaj przez dobrą godzinę moglibyśmy te zwierzęta wymieniać, jest Arka Noego. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was słyszał taką historię. Jest to historia biblijna i właśnie teraz, patrząc na ten obraz, możecie zobaczyć początek tej historii. Tych zwierząt na obrazie jest mnóstwo. Zobaczcie, że one kryją się czasami w bardzo ciemnych elementach tego obrazu, ale możecie teraz poświęcić chwilę czasu, żeby odkryć nawet te najmniejsze, bo na przykład jest tam zwierzę z mojej zagadki. Ze wszystkich żubków świata jestem najbardziej wbiegowata. Jak myślicie, które to zwierzę i czy to zwierzę zostało namalowane na obrazie? Poszukajcie go, proszę.
Zobaczcie, że oprócz zwierząt została tutaj namalowana pewna osoba, starszy mężczyzna, który klęczy na pierwszym planie, spogląda gdzieś w górę, w niebo, a na niebie spośród chmur wyłania się słońce. I to słońce bardzo mocno oświetla scenę w głębi obrazu. Co tam się dzieje? Jak myślicie? Zobaczcie, jest to statek, ogromny statek, na którym stoi dom. Przez pomost do środka wchodzą zwierzęta ustawione parami. I parami też one przedstawione są na pozostałej części obrazu. Zobaczcie, że są to zazwyczaj większe grupy. Według tej historii biblijnej właśnie Noe, ten mężczyzna, został poproszony przez Boga o to, żeby zbudować arkę, statek, do których wpuści zwierzęta, samca i samice z każdego gatunku. Dlaczego? Jak wam się wydaje? Bo całą ziemię miała zalać woda. Według tej historii, tej wody miało być na tyle dużo, że nawet najwyższe szczyty gór miały być pokryte wodą. Czy zwierzęta poradziłyby sobie? Wydaje mi się, że nie. Jedynie mogłyby sobie poradzić te zwierzęta, które mają skrzela. I dzięki nim potrafią oddychać pod wodą. Jak się nazywają te zwierzęta? No pewnie są to ryby. I ryby równie przedstawione są na tym obrazie. One do arki wejść nie musiały, ale pozostałe zwierzęta już tak. Zobaczcie na przykład na lwa, który umieszczony z wrogu naszego obrazu. Czy jest on tutaj królem zwierząt? Czy jest groźny? Jest przestraszony, skulony, nie wie, co go za chwilę spotka, jak skończy się ta historia, bo historia nie została cała przedstawiona na tym obrazie. Noe, kiedy wpuścił zwierzęta do statki, bo został on wybrany przez Boga jako ta osoba, która była dobra. Była uczynna, kochała zwierzęta i to Noe właśnie miał tym zwierzętom pomóc. Pozostałe osoby żyjące na ziemi zostały w ten sposób ukarane za swoje złe uczynki. Noe, kiedy wypłynął na wody i płynął, pomagały mu w tym zwierzęta. To zwierzęta patrzyły, wydostały się z arki, zostały wypuszczone przez Noego po to, żeby sprawdzić poziom wód. Za pierwszym razem wypuścił on kruka. I kruk wrócił bardzo, bardzo szybko, dlatego że wody nadal było dużo, bał się, czuł się bezpiecznie w arce, w swojej klatce, dlatego wrócił z powrotem bardzo szybko. Za drugim razem wypuścił gołębicę i gołębica wróciła już z pewną niespodzianką, z gałązką zielonymi listkami i to oznaczało, że gdzieś już musiał pojawić się ląd, że rośliny na nowo zaczynają rosnąć i to był znak dla Noego, że być może już niedługo zwierzęta będzie mógł znowu wypuścić na ląd. Za trzecim razem, kiedy wypuścił gołębicę, ona już nie wróciła. I to oznaczało, że znalazła sobie już bezpieczne miejsce na ziemi, wybudowała gniazdo i to był znak dla Noego, że może te zwierzęta z powrotem wypuszczać z arki. Może ciekawym zajęciem dla was byłoby namalowanie kolejnej części obrazu, bo również taki obraz można obejrzeć, w którym przedstawiony jest koniec naszej historii, jak te zwierzęta wychodzą z arki i jak olbrzymi chaos panuje na ziemi. Jednak malarz, który malował ten obraz, był dosyć wyjątkowym malarzem, bo był nadwornym malarzem cesarza Rudolfa II w Pradze, w Czechach. I miał on niesamowitą możliwość przyjrzenia się różnym gatunkom zwierząt. Bo powiem wam, że ten obraz ma prawie 400 lat, więc on jest naprawdę bardzo, bardzo stary. Czy 400 lat temu można było bez problemu podróżować i odkrywać zwierzęta, na przykład z Afryki? Nie było to łatwe. Nie było samolotów, nie było telefonów, nie było internetu, więc nie można było na bieżąco śledzić na przykład wyglądu różnych ptaków. Niewiele osób potrafiło też czytać. Dlatego często na przykład Biblie były bardzo bogato ilustrowane. I ogólnie obrazy religijne cieszyły się dość dużą popularnością, tak jak to widać tutaj na tym obrazie. Rudolf II zatrudnił malarza, i poprosił go, żeby stworzył właśnie ten obraz i wiele innych obrazów. Nasz malarz miał właśnie, tak jak wam mówiłam, jakby był w wyjątkowej sytuacji, dlatego że przy zamku Rudolfa II istniał ermitaż. Czyli taki mini ogród zoologiczny, gdzie nasz malarz mógł po prostu wychodzić i te zwierzęta obserwować, szkicować właśnie je, dokładnie im się przyglądać, po to, żeby później na większym obrazie móc je namalować, tak jak się to stało. Teraz chciałabym was zaprosić do kolejnego
obrazu. Możecie się mu teraz dokładnie przyjrzeć. Spójrzcie, co zostało na nim namalowane, bo jest tutaj tych zwierząt bardzo, bardzo dużo. To teraz zostawiam chwilkę dla Was i zaraz przejdziemy do opowieści o tym obrazie. Mam nadzieję, że każdy z Was już się przyjrzał dokładnie obrazowi i wśród tych pięknych, żywych, kolorowych kwiatów zobaczył różne małe żyjątka. Bo tych żyjątek naprawdę jest tam bardzo, bardzo wiele. Ja na przykład zobaczyłam mrówki, żuczki, zobaczyłam ślimaki, chyba trzy, sześć żab, zobaczyłam też motyle, ćmy, ptaki, pająka, mysz i pewnie coś mi umknęło. Mam nadzieję, że Wy wszystkie już odnaleźliście na tym obrazie. Małe żyjątka, oprócz tego, że zostały tutaj namalowane na obrazie z kwiatami, to niestety zostały przedstawione również z martwymi ptakami. Te martwe ptaki stały się tutaj pewnym symbolem, symbolem przemijania. Jak wiecie, życie zwierząt, jak i nasze życie ludzi, przemija, kończy się. Ale życie takich małych zwierzątek czasami kończy się bardzo szybko, dlatego że my po prostu na przykład ich nie zauważymy, nadepniemy na nie, nie będziemy doskonale obserwować właśnie różnych małych żyjątek podczas naszych podróży, jak to robił malarz. Bo zobaczcie, że żeby namalować takie bardzo małe zwierzę, trzeba być bardzo, bardzo dokładnym, bardzo cierpliwym, dobrze się tym zwierzętom przyjrzeć, żeby je namalować. Czy łatwiej jest namalować mrówkę czy dużego słonia? Może spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie, malując te zwierzaki, dobierając do nich odpowiednie narzędzia, które jest wykonać łatwiej. A ja bym chciała jeszcze raz wrócić do symboli tego obrazu. Symbol, który został tu przedstawiony, to symbol przemijania losu, symbol kruchości, inaczej mówiąc vanitas. I przy tym obrazie ważne jest też to, żeby się zastanowić na temat tego, jak my zachowujemy się w stosunku do zwierząt. Czy je bacznie obserwujemy, czy im pomagamy, czy współpracujemy z nimi. Pamiętajcie, że Ziemia należy i do zwierząt, i do ludzi. Powinniśmy nawzajem się chronić i sobie pomagać. Chciałabym Wam pokazać obraz, który jest już zupełnie inny i przedstawia nam on ptaki. Tytuł tego obrazu to Ptasi koncert. I być może teraz warto zrobić taki przerywnik i przeczytać wiersz Juliana Tuwima, Ptasie radio, który będzie w fajny sposób obrazował nam właśnie to, co na tym dziele zostało namalowane. Zobaczcie, że mamy tutaj namalowane ptaki. Jestem ciekawa, czy któryś z tych ptaków rozpoznajecie, czy może któreś widzieliście na żywo. Ja na przykład widziałam pawia i robi on naprawdę duże wrażenie. Chodzi taki dumny, jest pewny siebie, zwraca uwagę na swój przepiękny ogon. Mamy też papugę arę, która też jest bardzo wyjątkowa, oraz wiele różnych innych ptaków. Może nie będę zdradzać Wam wszystkich, żeby pozostawić Wam taką zagadkę. Ptasi koncert. Zobaczcie, że rzeczywiście wszystkie te ptaki mają otwarte dzioby, więc jakby śpiewały. Tylko, czy te ptaki rzeczywiście potrafią śpiewać? Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś te ptaki, ale akurat one no zbyt pięknie nie śpiewają. Popatrzcie też, że w rogu obrazu są zgniecione nuty. Po pierwsze, czy ptaki potrafią czytać z nut? Raczej nie wydaje mi się. A po drugie, nawet gdyby miały jakieś super zdolności, to i tak z tych nut nie korzystają. Więc jak może wyglądać ten koncert? Czy jest on przyjemny dla ucha? Raczej nie. Raczej panuje tutaj jakiś chaos. Można też wyczytać różne symbole tych ptaków. Bardzo często zachowania ludzi, jak i zwierząt, są do siebie bardzo podobne i świadczą o tym różne powiedzenia. Na przykład często mówimy, że ktoś po kimś papuguje, albo że ktoś jest pracowity jak pszczółka, albo że ktoś ma sokoli wzrok, albo że ktoś tutaj pasuje jak słoń w składzie porcelany, albo ma ptasi móżdżek, albo jest wolny jak ptak. Warto się nad tym zastanowić i rozwikłać właśnie te zagadki. Być może one pomogą Wam w jeszcze lepszym rozczytaniu tego obrazu. Ten obraz nie jest do zobaczenia w naszych galeriach. Specjalnie wybrałam Wam go właśnie z cyfrowego muzeum, żebyśmy mogli się mu tutaj lepiej przyjrzeć. To teraz zapraszam Was już do ostatniego eksponatu.
Przed nami już ostatnie dzieło sztuki, o którym chciałabym opowiedzieć. Nie jest to obraz. Co prawda jest on malowany, ale nie jest on malowany na płótnie. Jest on malowany na porcelanie. Porcelana, słuchajcie, została wynaleziona bardzo, bardzo dawno temu. Wynaleźli ją Chińczycy w VII wieku naszej ery, ale prawdopodobnie znali ją już nawet dużo, dużo wcześniej, tylko że nie była ona koloru białego, nie była śnieżno-biała, a miała taki kolor bardziej selenowy. Porcelana i przepis właśnie na produkcję porcelany Chińczycy skrywali w tajemnicy. Porcelana stała się bardzo popularna na przykład w Europie. Również wprowadzono ją do Polski. Wiele osób chciało taką porcelanę posiadać, chociaż w tamtych czasach była ona nazywana białym złotem. Więc nie dość, że była wyjątkowa, to też była bardzo, bardzo droga i wiele osób nie mogło sobie na nią pozwolić. Czasami taki serwis porcelanowy wart był na przykład kilku wiosek. Więc naprawdę niewiele osób mogło sobie na to pozwolić. Ale taka porcelana podobno była też magiczna, podobno dawała znaki. Kiedy ktoś położył na niej zatrute jedzenie, porcelana podobno pękała i w ten sposób wiele osób uniknęło śmierci. Marco Polo, podróżnik, sprowadził porcelany z Chin właśnie do Europy i oto ona tutaj zyskała olbrzymią popularność. Chociaż tak naprawdę po pewnym czasie wielu osobom nie spodobało się to, że na tej porcelanie cały czas występują chińskie symbole. I takim symbolem Chin stał się smok, zwierzę fantastyczne, czyli takie, które w rzeczywistości nie żyje. Takie, które możemy zobaczyć tylko na obrazach, właśnie namalowane w naszej wyobraźni. Może przeczytać o nich legendy czy bajki, ale w rzeczywistości go nie zobaczymy. Smoki w Europie nie są wcale dobrymi zwierzakami. Pewnie kojarzycie doskonale legendę o smoku wawelskim. On wcale nie był przyjaznym zwierzakiem. Natomiast w Chinach taki smok miał bardziej miłe usposobienie. Wierzono, że takie smoki przynoszą szczęście, oddawano im cześć. Podobno smoki władały wodą, pogodą. Kiedy się zezłościły, mogły spowodować tornado lub sztorm, albo jakąś ogromną burzę. Ale kiedy oddawano się im cześć i szacunek, to władały one pogodą w doskonały sposób. Sprowadzały deszcz, nigdy nie brakowało wody oraz nie panowała susza. Smoki bywały bardzo różnie przedstawiane. Tutaj ten smok wygląda naprawdę bardzo dziwnie. Jest on takim połączeniem trochę ryby, węża. Zobaczcie, że ma trochę podobną głowę do wielbłąda. Podobno takie smoki miały 5 palców. Policzcie, czy rzeczywiście ma aż 5. I z tym wiąże się pewna legenda. Smoki chińskie, wierzono, że w ogóle smoki mogą żyć tylko w Chinach. Powstała legenda, która opowiadała nam o tym, że właśnie chińskie smoki mają 5 palców. Jeżeli ich nie mają, to znaczy, że nie są chińskie. Kiedy smoki próbowały odlecieć z Chin, to znikały im palce. I na przykład w Korei miały już 4 palce, a kiedy poleciały do Japonii, miały już tylko 3. Ale takich legend powstało mnóstwo. Na przykład w Japonii opowiadano w zupełnie odwrotny sposób, a w Korei ta legenda nie została jakby zatwierdzona. Nikt o niej głośno nie mówił. Więc zobaczcie, że zwierzęta fantastyczne wiążą się z różnymi ciekawymi historiami, mogą rozbudzać naszą wyobraźnię. I ja właśnie na koniec chciałabym waszą wyobraźnię rozbudzić ćwiczeniem manualnym. Będzie ono polegało na tym, żeby zabrać w domu różne przedmioty. Na pewno będzie nam potrzebna do tego skarpetka, może ryż, może coś, co będziemy mogli włożyć do środka, materiał, czy jakieś resztki, torebek, folii bąbelkowej, coś, co wypcha nam skarpetkę i tą skarpetkę staramy się przeobrazić w jakieś zwierzę. Zwierzę fantastyczne z naszej wyobraźni. Może zwierzę, które dzisiaj zobaczyliśmy na obrazach, a może takie, które macie w domu. Warto zgromadzić jakieś guziki, wstążki, kokardki, sznurki, tasiemki, flamastry. Pomysłów jest wiele. Czekam oczywiście na wasze dzieła sztuki. Wstawiajcie swoje zdjęcia pod tym filmem w komentarzach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, na jakie pomysły wpadniecie. I na dzisiaj chciałabym już zakończyć naszą przygodę. Mam nadzieję, że trochę was zaciekawiłam, że wykonacie wspólnie ćwiczenia, na przykład ze swoim rodzeństwem, z rodzicami,
będziecie trenować, pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza i do zobaczenia w kolejnych filmach oraz niebawem w Muzeum Narodowym.